Sporo informacji o przyszłości finansów samorządowych przywiózł do Suwałk wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Jacek Protas. W czwartek spotkał się nie tylko z prezydentem stolicy Suwalszczyzny, ale też z gronem najaktywniejszych samorządowców z terenu powiatów naszego subregionu. Podczas konferencji przyznał, że doskonale rozumie samorządy, którym mocno doskwiera szczupłość dochodów własnych. Ustawa w 2003 roku, która reguluje dochody do tej pory, no nijak nie przylega do rzeczywistości, dlatego że jak się ją uchwalało, to nawet jeszcze w Unii Europejskiej nie byliśmy, więc nie było mowy o transferach finansowych, o dochodach własnych i wielu innych nowych zadaniach. I bardzo się cieszę, że po 15 października pan minister Andrzej Domański bardzo poważnie podszedł do tego problemu. Mimo tego, że jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej jako kraj, mamy duży deficyt niestety i duże zadłużenie, to pan minister rozpoczął od przygotowań zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Od samego początku w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z korporacjami trwa debata nad nowymi rozwiązaniami. Do projektu nowej ustawy jest jeszcze daleko, ale skonstruowane już założenia do nowej regulacji są w ogromnej mierze gotowe. Zasadniczym celem zmian jest zwiększenie poziomu samorządowych dochodów własnych, które teraz są oparte nie tylko o przestarzałe i nieadekwatne do rzeczywistości reguły, ale też w ciągu ostatnich lat nieustannie malały na skutek między innymi zmian podatkowych. Nowe założenie, jak informował Jacek Protas, ma doprowadzić do tego, że w warunkach nowej regulacji aż 80% budżetów samorządowych ma pochodzić z dochodów własnych. Pan minister Domański proponuje, ażeby samorządy miały swoje udziały nie od podatku PIT, tylko od dochodów z PIT-u, czyli od podstawy opodatkowania. Wtedy nawet jeżeli rząd zdecyduje się na jakieś manewry dotyczące obniżania podatku PIT, to samorząd nie odczuje jego skutków, tych manewrów tego działania. To jest moim zdaniem rewolucyjna zmiana. Propozycja jest taka, żeby dla gmin ten udział wynosił 6,5%, dla powiatów 1,6%, dla miast na prawach powiatu 8%, a dla województw 0,145%. I w przypadku CIT te udziały 1,2%, 1,35%, 1,32%, a dla województw 2,58%. Podkreślając wielokrotnie, że to póki co tylko założenia, wiceminister Protas przedstawił również wyniki przeprowadzonych symulacji. Według obliczeń w polskich gminach na skutek zmian może pozostać około 109 miliardów złotych. W przypadku samego PIT ma to być wzrost z 85 miliardów do 156 miliardów złotych, a w przypadku CIT z 24 do 27 miliardów. To jest jakby podstawowa kwestia dotycząca tej przymiarki i tej rewolucji. Oczywiście jest kwestia subwencji tych wyrównawczych, janosikowych i tak dalej. Prace jeszcze trwają, ale na pewno musimy przy tych rozwiązaniach janosikowych, bo bez, to ta nazwa się źle kojarzy, ale no, musimy pozostać przy niej. Na razie proponuję, że bez janosika też niektóre gminy nie przeżyją. Tak? Więc w związku z powyższym te kominy są zbyt duże, rozbieżności są zbyt duże. Więc natomiast trzeba uniknąć sytuacji takiej, kiedy niektóre gminy albo powiaty i płacą janosika i dostają z janosika. Tak? No to jest jakiś paradoks. Dzisiaj ogromną składową samorządowego budżetu jest subwencja oświatowa. Bez niej gminy nie mają szans na udźwignięcie wydatków na edukację. W Suwałkach sięgają one około 270 milionów złotych, a subwencja pokrywa zaledwie 71% tych nakładów. Spędza to sens powiek właściwie każdemu samorządowi. Bez subwencji oświatowej nadal nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, natomiast te symulacje muszą iść w kierunku takim, na ile w tej chwili samorządy po tych zmianach, na ile będą
mogły jakby ze dochodów własnych utrzymywać swoje placówki oświatowe, a na ile ta subwencja będzie musiała zasilać. Na pewno subwencja będzie, natomiast pewnie nie obejdzie się bez jakiegoś programu pilotażowego, żeby sprawdzić w wybranych samorządach, jak to funkcjonuje. Sporym wyzwaniem, co zauważono w resorcie finansów, jest również trudna sytuacja finansów samorządowych w gminach objętych szczególnymi ograniczeniami ekologicznymi. Tam na rozwój przemysłu nie ma szans. Subwencja ekologiczna czy ta zielona subwencja dla gmin, których no, często bywa tak, że 90% jest objętych różnymi formami ochrony. I wójt na przykład albo burmistrz no praktycznie ma związane ręce, tak? Nie może jakby zachęcić inwestorów, żeby tam przyszli i mnie tego, no bo ma albo Natura 2000 to najmniejszy problem, bo mają różnego rodzaju inne parki krajobrazowe, parki narodowe i tak dalej, i tak dalej. No a ta gmina z czegoś musi żyć przecież. Wstępne informacje o nowej koncepcji konstruowania samorządowych finansów zdawały się być satysfakcjonujące dla samorządowców, jednak dla nich liczy się czas. Na bliskim horyzoncie czasowym są inwestycje wspierane środkami z KPO. Tymczasem samorządowcy nie mają wymaganych środków na tak zwane wkłady własne, a termin realizacji wydatków z trwającej perspektywy jest bardzo krótki. To budzi niepokój włodarzy, którzy chcieliby przyszłoroczne budżety konstruować już według nowych zasad. Nie będę was oszukiwał, tak? Znaczy, te nowe zasady moim zdaniem nie od 2025, a od 2026, tak? Bo jakiś pilotaż też trzeba przeprowadzić. Nie można tego zrobić na kolanie. Wiecie sami, że nie ma nic gorszego, jak wprowadzić zasady finansowania napisane na kolanie. To się okaże, że naprawdę dopiero byśmy do katastrofy doprowadzili. Więc moim zdaniem do Sejmu trafi ten projekt nie wcześniej niż jesienią. Mam nadzieję, że będzie uchwalony jeszcze w tym roku. A funkcjonowanie od 2026, nie 2025. To jest praktycznie niewykonalne. Taką katastrofą wdrożoną bez dopracowania i pilotażu był chociażby tak zwany Polski Ład, który z dnia na dzień zrujnował samorządowe finanse, które ratowano dowożonymi z Warszawy środkami, odzierając lokalne wspólnoty z faktycznej samorządności, czyli samodzielnego decydowania o sposobach wydatkowania pieniędzy. Dobrą informacją jest również to, że pełne wdrożenie nowych zasad poprzedzone będzie okresem przejściowym, w którym ewentualne wady systemu będą korygowane, a w sytuacji groźby finansowego krachu możliwe będzie sięgnięcie przez gminę po rodzaj koła ratunkowego, specjalnie utworzonej rezerwy budżetowej.